Witam was wszystkich bardzo serdecznie. To jest już kolejny Termopile. O chuj, będziemy napierdalać się pod Termopilami, zajebiście. Nie pamiętam, czy grałem na tej mapie. Tak czy siak, wygląda to, że będzie dosyć ciekawie. Bardzo szybko włączyło się ładowanie, bardzo szybko wchodzą nasi towarzysze zawodnicy. Widzieliście, jakie ulepszenia zrobiłem w poprzednim filmiku na końcu. Więc możemy się spodziewać tego, że będzie całkiem wyrównana walka. Chociaż jak tak patrzę na naszych przeciwników, nie mają żadnych specjalnych jednostek. Nie mają Jezusa na przykład, który chyba też jest do wykupienia. Aha. Jeżeli to są termopile, to możliwe, że znowu to będzie ta mapa, w której na początku możemy się ustawić na tych wzniesieniach. Nie, to jednak nie jest ta mapa. To jest tak, to jest taki oddział, możemy pójść tu. A, już wiem! Idę. Musimy pójść zająć ten punkt. Jak go zajmiemy, będzie nam o wiele lepiej walczyć. To jest ta mapa, w której wtedy przegraliśmy, więc mam nadzieję, że tym razem się uda. Jesteśmy stricte pod defense. Nie wiem, co ty kurwa tutaj piszesz. Tu. Wasza wujka tu. Dobra. A więc ruszamy. Idziemy bardzo szybko tutaj. Te jednostki postaramy się... O kurwa, jestem w stanie tu wejść? Chyba nie. Jeżeli by się dało, to by było naprawdę super. Okej, okay, musimy na razie zrobić w ten sposób. Wy tu. Jednostki tu. I tu. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Widzę, że jestem jedynym oddziałem, który idzie na górę. Te dwa oddziały będą już raczej próbowały flankować. Ja im zaznaczę, żeby spróbowały wejść tutaj. Ważne jest, żeby zająć ten punkt jak najszybciej. Im szybciej go zajmiemy, tym szybciej uda nam się tutaj zająć bardzo dogodne pozycje. Będziemy widzieć przynajmniej to, co się dzieje dookoła. Wchodzimy tu. Zajęliśmy punkt. Widzimy wszystko dookoła. Top i... Za to widzimy teraz przemieszczające się jednostki wroga. Ja próbuję teraz zajść jego od tyłu. Natomiast tutaj nie wiem, co mogę zrobić. Proponuję sobie zrobić taki manewr. Zejdziemy tu, wejdziemy w las. Idziemy szybko. Postaramy się ich oflankować.
żeby nie mieli za dużej możliwości manewru. W sumie, jak on już ich goni, okej. Dobijamy. Te jednostki. Co wy robicie? Idziecie tutaj. Wbić się w nich. Bardzo dobrze. Dobra, jak idzie tym jednostkom? Dajemy radę. Powinniśmy teraz zaszarżować ich. Wy, szpaduwa. Weźcie ich w krzyżowy ogień. Wejdźcie. Bardzo dobrze. Zrobimy im jesień z dupy średniowiecza. Wchodzimy w nich jak kutas w ciasto. Myk, ostrza. I basz. Szybko. Na ten teren, żeby widzieć tutaj teren. Naszym jednostkom jako tako idzie. Szybko. Accuracy. Strzelać w nich. Tu wybiliśmy wszystko. No to co? Pierdolę to. Idę sędy. I na obóz. Gdzie jest ich obóz? Tutaj. Dobra, łucznicy, co wy widzicie? Co wasze oczy elfów widzą? Widzicie całkiem niewiele. Szybko, musicie się zebrać. Bardzo dobrze. Wchodzimy do bazy. Wbijamy na Hama. Wbijamy na Hama. Wchodzimy. Sieczemy. Łucznicy. Łucznicy, idziecie tu w nich strzelać, bo oni ewidentnie stoją. Czekają i raczej atakować nie będą. Więc trzeba wbić jak najszybciej. Wy, moi drodzy, musicie iść się spotkać z nimi. Co się tu dzieje? Strzelamy, zabijamy, powoli, bo powoli, ale jednak sukcesywnie. Bardzo dobrze. Przechodzić przez nich jak przez masło. Nie strzelać, nie strzelać. Uważajcie na friendly fire, bo to jest bez sensu, jak wy wchodzicie w moich. Bardzo dobrze. Jest ostrzał? Jest ostrzał. Teraz najlepiej, jakbyście udali się tutaj. Przez co te jednostki, wracając, nie będą mogły nic zrobić. Tutaj, szybciutko. Szybko, wchodzimy w nich. A wy popylajcie sobie dookoła. Co wy robicie?
Wy idźcie tutaj. Łucznicy, macie widok. Będziecie zaraz strzelać. Są w linii. Są w zasięgu. Bardzo ładnie padli. Są jeszcze te jednostki, więc musicie się przedostać tutaj. Szybciutko. My sobie dajemy tutaj bardzo ładnie radę. Przeciwnik jest praktycznie w kleszczach. Bijemy i basz. I nie ma przejścia. Czy wy coś tutaj strzelacie? Czy wy macie kogoś? Nie, więc zostajemy, bijemy. Oni powinni już dawno ginąć. Co się dzieje, że nie giną? Okej. Jesteśmy na tej pozycji. Tutaj już nic się nie dzieje. Więc tylko możemy przejmować. Przeciwnik zajmuje naszą bazę. Nie ma problemu. On już prawie jest martwy. Zostaje mu paru żołnierzy. Problem, bo ja kurde nie widzę przeciwnika. O i zajmujemy. Jednostki pilnujące. Świetnie. Good job. Good game. Podoba mi się ten typ rozgrywki. Jest naprawdę fajny, wciągający. Zdobywamy. Dziękuję! Udało się. No i znowu nasz generał, niestety, musi czekać. Dlatego bardzo serdecznie Wam dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Jak widzicie, cały czas wychodzimy na plus z pieniążkami, cały czas wychodzimy na plus z punktami doświadczenia. Więc nie sądzę, żeby miało się cokolwiek zmienić z racji tego. W następnym odcinku, na samym początku, włączę wyszukiwanie i ulepszę jednostki. Zatem dziękuję Wam wszystkim, do zobaczenia i cześć.